Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Kwiatek już mnie przedstawił, więc tę część wykładu już sobie pominę. Piotr Kozak raz jeszcze. Od razu chciałbym podziękować organizatorom, w szczególności Łukaszowi Kwiatkowi oraz Mateuszowi Chocholowi za to, że zaprosili mnie, za to, że zorganizowali ten oto wykład. No i mam nadzieję, że nie zawiodę Państwa w tym sensie, że ta część prezentacyjna będzie dla Państwa jakkolwiek interesująca poznawczo. O pierwszym pretekście, dlaczego tu jestem, już wspomniałem. Drugi pretekst, o którym wspomnę, to jest ta właśnie książka. Prezentacja i też wykład, który tutaj Państwu zaprezentuję, będzie przynajmniej zarysowaniem pewnej linii argumentacji, którą w pełniejszym wyrazie przedstawiam w tej książce. Książka nosi tytuł Sztuka i myśl. No i jest poświęcona między innymi problemom sztuki, poznania, percepcji oraz kierowania się regułą. Tyle jeżeli chodzi o kwestię wstępu. Powiem dzisiaj oczywiście o sztuce, bo tak jak widzieliście Państwo na zajawce, będzie mowa o sztuce, ale z pewnej, powiedzmy, no, nieoczywistej perspektywy, to znaczy nie będziemy mówili o dziełach sztuki, o klasyfikacji dzieł sztuki, o tego typu pokrewnych zagadnieniach. Skupię się na tej kwestii związku pomiędzy sztuką a myśleniem oraz percepcją. To znaczy będę starał się na przykładzie analizy sztuki i nie oszukujmy się, filozoficznej analizy sztuki, zaraz powiem, co to znaczy. Będę starał się rozjaśnić przynajmniej pewne zagadnienia związane z tym, co to jest myślenie, czym jest percepcja, co to znaczy, że w ogóle myślimy i na czym opiera się taka operacja jak myślenie. Taki jest zatem cel. W jaki sposób to zrobię? Porządek tego wykładu będzie następujący. Państwo z tamtej strony nie widzą, więc będę czytał te slajdy, dobrze? Przynajmniej w jakim zakresie oraz rozwijał. Po pierwsze nakreślę naturę problemu, to znaczy o czym będziemy mówić, gdzie leży to filozoficzne dno tego zagadnienia. I natura problemu będzie rozpatrywana z dwóch stron, czy też właściwie ta druga strona to będzie pogłębienia tego pierwszego pytania. Pierwsze pytanie to będzie, czym jest poprawność oraz w szczególności, czym jest poprawność w sztuce. A drugie pytanie dotyczy, to jest takie klasyczne pytanie filozofii, to jest problem kierowania się regułą, czyli w dużym skrócie, na jakiej podstawie rozstrzygamy o tym, czy kierujemy się takim lub innym wzorem lub normą. Następnie przedstawię pewien zarys, przynajmniej zarys rozwiązania, na tyle, na ile mi czas pozwoli. A jeżeli już w ogóle mi taki, powiedzmy, starczy nam czasu, jeżeli Bóg nam da, to powiem takie dwa słowa o pięknie. Dosłownie dwa słowa o pięknie. Zarys rozwiązania będzie, powiedzmy, opierał się na trzech krokach. Z jednej strony opowiem o takim problemie normatywności percepcji. I tenże problem normatywności percepcji będę starał się Państwu rozjaśnić w odwołaniu do takich pojęć jak ślepota na aspekty oraz do takich zagadnień jak kwestia pojęć oraz kwestia tego, czym jest logika. Taki jest plan, oczywiście w bardzo dużym zarysie, bogaty, mam nadzieję, że sprostam temu wyzwaniu. Dobra, pierwsze pytanie, czym jest poprawność i w ogóle czemu się takim pytaniem powinniśmy zajmować, w szczególności w kontekście sztuki. Mamy bowiem taką skłonność do myślenia o sztuce w takich kategoriach typu piękno, genialność, wzniosłość, takich kategoriach, których no przynajmniej na pierwszy rzut oka to pojęcie poprawności się nie zawiera. To znaczy wydaje nam się, że w sztuce jest coś więcej niż tylko i wyłącznie poprawność. To prawda, zgadzam się, ale też nie wydaje się to kontrintuicyjne, że w szczególności w takiej codziennej komunikacji posługujemy się sformułowaniami typu ta sukienka nie wygląda dobrze albo ten dźwięk nie brzmi poprawnie, pewien obraz jest dobrze lub niedobrze skomponowany, ten garnitur jest dobrze skrojony i wiele, wiele, wiele tego typu sformułowań. One oczywiście, że różnią się od takich, powiedzmy, wyrażeń wykrzyknikowych, czyli takich wyrażeń, które mają stwierdzić na przykład zobacz, jakie to piękne, albo jaki piękny utwór. Ten drugi rodzaj sądów jak najbardziej jest
powiedzmy, inną grą językową, czyli to jest to trochę inny rodzaj treści chcemy przez te sądy wyrazić. I jak powiedzmy pokazuje praktyka filozofii sztuki, ten główny nacisk, jaki się kładzie w analizie sztuki, kładziony jest właśnie na ten drugi rodzaj sądów, czyli właśnie sądy wyrażające piękno bądź jakieś wyrażenia wykrzyknikowe. Wydaje mi się jednak, że przynajmniej jakąś część, owocną część pracy możemy wykonać poprzez analizę tego, czym jest poprawność, a nie tym, czym jest piękno. A właściwie, uściśle, do tego, co to jest piękno, chciałbym dojść poprzez analizę tego, czym jest poprawność. Więc taki mamy, powiedzmy, plan, taki background metodologiczny. Teraz to, co czasami robią filozofowie, niekoniecznie to jest owocna droga, ale czasami jest to droga potrzebna, to jest taka analiza gramatyczna pytań, które sobie stawiamy. No więc pierwszym krokiem, jakie możemy wykonać, no to jest zastanowienie się, o co tak naprawdę pytamy, gdy pytamy się o to, co to jest poprawność, czym jest poprawność. No więc pierwsza sprawa to kwestia uzmysłowienia sobie przedmiotu naszego pytania. I istotna obserwacja, którą możemy zauważyć, analizując właśnie takie sądy dotyczące kwestii poprawności, to, że one wykazują pewną analogię z sądami dotyczącymi dobra. Co to znaczy? To znaczy, czasami zadajemy również podobne pytanie, czym jest dobro? W podobny sposób pytamy, czym jest poprawność. Okazuje się jednak, że ten rodzaj pytania jest takim pytaniem bezsensownym, to znaczy to jest źle postawione pytanie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że przymiotniki typu dobro, poprawność, poprawny, przepraszam, dobry, poprawny, są innym rodzajem przymiotników niż przymiotniki, tak zwane przymiotniki funkcji przydawkowej, czyli orzekających pewnych własnościach. Na przykład, jeżeli mamy tego typu rozumowanie, X jest czerwonym samochodem oraz X jest samochodem marki Mercedes, to możemy z tych dwóch przesłanek wywnioskować, że X jest czerwonym Mercedesem. Kwestia bycia czerwoności oddziela się od tego, czy coś jest samochodem, czy nie. Inaczej jest jednak, jeżeli rozpatrujemy predykaty typu Y dobrze gra w szachy, albo druga przesłanka, Y gra w warcaby. W tym wypadku nie możemy orzec, że Y dobrze gra w warcaby w ten sam sposób, w jaki wnioskowaliśmy, że X jest czerwonym samochodem. Teraz co to znaczy? Jaki możemy szybki wniosek wyciągnąć z takiej analizy gramatycznej? Przede wszystkim taki, że te pytanie o to, co to jest poprawność lub dobro, jak już mówiłem, jest analogia pomiędzy tym, że pytaniem o dobro w przypadku poprawności, to jest źle postawione pytanie, ponieważ nie istnieje coś takiego jak po prostu bycie dobrym lub po prostu bycie poprawnym tak samo, jak na przykład może być coś kwadratowe lub czerwone. Zatem nie pytamy, czym jest poprawność, ale pytamy się o to, czym są standardy poprawności. To już pytanie, powiedzmy, na które możemy jakkolwiek filozoficznie odpowiedzieć. I teraz tak, jest łatwa i trudna odpowiedź na to pytanie. Znaczy, jeżeli się pytamy czym jest standard poprawności, no to możemy zadowolić się taką odpowiedzią, no czym jest standard poprawności w przypadku kalkulatora. No, w przypadku kalkulatora standardem poprawności jest na przykład to, że umożliwia liczenie. Standardem poprawności w przypadku krzesła jest na przykład to, że umożliwia siedzenie i tego typu sformułowania. Ale ten filozoficzny, powiedzmy, filozoficzne dno tego pytania jest następujące. Każda taka funkcja, którą przypisujemy zdarzeniom bądź jakimś obiektom, każda taka funkcja jest w pewnym sensie wolna. To znaczy z punktu widzenia kalkulatora nie ma żadnej własności, która decydowałaby o tym, że on służy do liczenia, a nie na przykład jako obiekt kultu religijnego, albo jako obciążnik, albo jako młotek, cokolwiek. Takie a nie inne cechy charakteryzujące kalkulator nie rozstrzygają jeszcze o tym, do jaki standard ten standard
poprawności przypiszemy. Analogicznie w sztuce. To, że na przykład analizujemy sztukę dawną, przypisując pewne standardy, na przykład standardy religijne do interpretacji dzieł sztuki średniowiecznej, nie oznacza, że nie możemy przypisać zupełnie innego standardu, na przykład standardu estetycznego, którego na przykład w zamyśle twórcy, w ramach jakiejś intencji twórcy, takiej po prostu intencji taka intencja nie musiała występować. Prawda? Ktoś mógł tworzyć w imię jakiejś, na przykład w imię uczczenia jakiegoś świętego, dopiero ile set lat później dany obiekt jest rozpatrywany czysto formalnie, na przykład pod kątem własności typu upodobanie estetyczne. Okej. Okay. Jak ogólnie sformułować ten problem? Tu mamy taki, jak już mówiłem, klasyczny problem filozofii, czyli to jest problem dotyczący możliwości kierowania się regułą. I to, jak ono brzmi, ono ma różne sformułowania, ale proponuję, żebyśmy te pytanie rozumieli tu następująco, a mianowicie, skąd wiemy, to znaczy na podstawie jakiego kryterium, skąd wiemy, że dany obiekt, dane zdarzenie jest poprawne lub niepoprawne? To jest pytanie, które będziemy tutaj próbować analizować przynajmniej. Pojawia się problem przynajmniej jeden, wskazywany już wielokrotnie, najprawdopodobniej również Państwu znany, a mianowicie tak zwany problem regresu w nieskończoność, czyli na przykład możemy sobie założyć tak, to nie jest żaden problem. Znaczy możemy przecież przyjąć, że istnieje jakiś zbiór, na przykład tradycja może być takim zbiorem rozstrzygającym, która to, jeżeli przyjmiemy pewne kanony przypisane do tradycji, zastosujemy do interpretacji do tego dzieła, to będziemy mogli orzec o tym, że dane dzieło zostało wykonane dobrze lub źle. Ale, no tu się pojawia pytanie, no ale skąd wiemy, że taki, a nie inny kanon zastosować do interpretacji takiego, a nie innego dzieła sztuki? A jeżeli nie wiemy, możemy się odwołać do kolejnej normy, kolejnego kryterium, ale znowu pojawia się pytanie, czy nie powinniśmy zastosować kolejnej normy dla rozstrzygania, jaką normę zastosować do interpretacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki mamy problem, taki mamy przynajmniej problem w filozofii. To nie jest problem najprawdopodobniej, z którym powiedzmy w praktyce się zderzamy. No ale filozofowie zadają różne pytania, które niekoniecznie mają jakiś wymiar praktyczny, choć mają konsekwencje praktyczne. Mamy zatem pytanie. I teraz, jeżeli pytamy się o standardy poprawności w sztuce, to przynajmniej, znowu, na pierwszy rzut oka wydaje się, że możemy przyjąć co najmniej dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to jest taka odpowiedź dotycząca zewnętrznych kryterium, zewnętrznych, na przykład transcendentnych, typu transcendentne piękno, ale nie tylko, na przykład partytura, zgodność z tradycją, zgodność z intencją twórcy, zgodność z naturą i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie istotne jest to, że możemy wskazać pewne zewnętrzne źródło poprawności, które będzie orzekać o tym, czy coś jest zgodne, czy też pozwoli orzec o tym, czy coś jest zgodne z takim, a nie innym kryterium, czy nie. Jest to o tyle atrakcyjne podejście, w tym sensie, że jeżeli chcemy na przykład zachować coś takiego jak egzemplaryczność sztuki, bądź normatywność sztuki, w tym sensie, że dobre dzieła sztuki wyznaczają pewne wzory postępowania, czyli na przykład w praktyce edukacyjnej, czyli uczymy adeptów sztuki na podstawie obcowania z klasycznymi bądź wzorcowymi dziełami. Prawda? Więc wydaje się, że przynajmniej powinniśmy założyć, że istnieje jakiś taki zbiór zewnętrznych modeli, ideałów, do których się odwołujemy po to, aby móc uzasadnić, że tak, a nie inaczej powinniśmy dalej działać. No, drugą alternatywą to jest taka redukcja do opisu. To znaczy standardy poprawności lub właśnie niepoprawności dają się ustalić na podstawie samego opisu tego, co czyni na przykład jakiś mistrz albo jakiś nauczyciel, czyli opisujemy pewne zdarzenia i na tej podstawie chcielibyśmy, aby kolejni adepci naśladowali dane działania.
Okej, okay, no to rozpatrzmy po kolei. Znaczy mamy, jeżeli mówimy o zewnętrznych źródłach poprawności, czyli pierwszym członem naszego dylematu, to przynajmniej mamy takich trzech kandydatów do bycia takim w egzemplarzem zewnętrznego źródła poprawności. To jest sformułowany taki quasi dylemat, ale to jest quasi, w tym sensie, że te wyodrębnione tu przeze mnie model, reguła oraz kryterium de facto stanowią taki trzy aspekty tego samego zjawiska, ale trzy aspekty wskazujące na odrębne własności, więc dlatego o nich powiemy. Więc jak już mówiłem, mamy zewnętrzne źródła standardów poprawności. Tym, co może być takim zewnętrznym standardem źródła poprawności, może być na przykład jakiś model lub ideał, może być jakaś reguła, może być kryterium. No i zobaczmy, jak to działa. Więc możemy, rozpatrzmy, czy tym kandydatem, dobrym kandydatem na zewnętrzne źródło poprawności jest ideał lub pewien model. Jak już mówiłem, tym ideałem lub modelem może być na przykład zgodność z rzeczywistością, czyli na przykład natura, może to być jakaś intencja twórcy, ale być może takim najbardziej intuicyjnym, oczywistym przykładem to jest partytura. Czyli mamy partyturę, na podstawie partytury tworzymy jakieś dzieło muzyczne. I jeżeli coś jest zgodne z tymże modelem, jest to poprawne wykonanie lub to nie jest poprawne wykonanie. I teraz to nie działa niestety. Znaczy nie działa z wielu względów, a po części z takich pragmatycznych względów, typu między innymi partytura, ale również natura bądź intencja twórcy są nieostre. To znaczy nie da się w najdoskonalszej partyturze zawrzeć wszystkich elementów, które mają być naśladowane przez artystów. Co więcej, wydaje się również, że elementy partytury przez samych twórców tychże partytur mogły być traktowane dość swobodnie. No to jest prawda na przykład w przypadku Chopina, który powiedzmy partytury traktował trochę tak, żeby były. No i, a już jak wyglądało, lubił improwizację innymi słowy. Ale być może bardziej istotna kwestia jest taka, że są dwa takie problemy, powiedzmy, już takiej natury poważnej, filozoficznej. To znaczy, załóżmy, że mamy pewną partyturę typu, nie wiem, partyturę preludium do Tristana i Izoldy. I teraz powiedzieć, że jeżeli coś nie zgadza się z tą partyturą, typu artysta zagrał nie tą nutę, co w tej partyturze, powiedzieć, że jest to działanie niepoprawne, tylko i wyłącznie dlatego, że jest to działanie niezgodne z tą partyturą, to za dużo. To znaczy, nie musi być przecież tak, że ten muzyk wykonuje partyturę Tristana i Izoldy. Może po prostu grać w inną grę. Na przykład, jeżeli załóżmy inny przykład, przykład szachowy. Jeżeli gracz w szachy na przykład nieustannie łamie reguły szachowe, to nie oznacza z definicji, że postępuje źle. Może przecież grać w warcaby. To nie jest problem. Z drugiej strony, gdybyśmy założyli w jakimś świecie możliwym idealne wykonanie danego modelu, bądź idealne odwzorowanie jakiegoś ideału, typu załóżmy, że mamy genialne dzieło sztuki, bądź pewien model, wzorzec, Idiota na przykład Dostojewskiego. Jeżeli idealnie odwzorowujemy te dzieło sztuki, to nie tworzymy drugiego poprawnie wykonanego dzieła sztuki, tworzymy kopię tego dzieła sztuki. To dokładnie to samo, co można zrobić na drukarce. Działanie zgodne, w pełni zgodne z jakimś ideałem, z jakimś tam standardem poprawności, które samo w konsekwencji nie jest poprawne. Okej, więc jeżeli nie ideał, model, no to być może jakaś reguła, typu na przykład jakaś reguła konstrukcyjna, bądź jakaś reguła muzyczna, kompozycyjna i tak dalej, i tak dalej. I to są te dwa problemy, które chciałbym naświetlić. No z jednej strony to jest problem kierowania się regułą, czyli problem kierowania się regułą w takim ogólnym sformułowaniu na taką postać matematyczną, być może Państwu po części znaną, ale przypomnę dla osób, które tego problemu nie znają. A mianowicie skąd wiemy, że kierujemy się taką, a nie inną regułą matematyczną, wykonując dane działanie matematyczne. Trochę zmienię przykład.
Załóżmy, że mamy jakiś ciąg 1, 2, 3. I teraz zadajemy pytanie, jaka kolejna liczba powinna pojawić się w tym ciągu. No i teraz odpowiedź 4 jest jak najbardziej poprawna, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli do tego ciągu zastosujemy regułę dodawaj kolejną liczbę naturalną. To działanie nie będzie poprawne, czwórka będzie niepoprawną odpowiedzią, jeżeli na przykład zastosujemy regułę podawaj kolejną liczbę pierwszą poza jedynką. Wtedy odpowiedź będzie 5. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każde działanie, innymi słowy, daje się pogodzić z jakąś regułą, a zatem sama obecność tejże reguły nie wystarcza do tego, żeby rozstrzygnąć o poprawności lub niepoprawności. Podaję przykłady matematyczne, ale ten problem kierowania się regułą ma też taką konsekwencję, czy też ma takie rozwinięcie, powiedzmy, w kontekście naszych codziennych doświadczeń. Niekoniecznie musimy mieć na co dzień do czynienia z ciągami matematycznymi, choć de facto mamy. Ale powiedzmy, wyobraźmy sobie taki przykład, że mamy jakieś reprezentacje umysłowe, jakieś przedstawienia w umyśle. Wyobraźmy sobie na przykład lipę, drzewo lipa. I teraz zgodnie z tym problemem, paradoksem kierowania się regułą, de facto my nie wiemy, co my sobie wyobrażamy. To znaczy te nasze przedstawienie lipy, załóżmy, że mamy na tyle plastyczną wyobraźnię, że możemy sobie wyobrazić ją dokładnie, te wyobrażenie tej lipy jest do pogodzenia zarówno z obrazem lipy jako drzewa, jak i z obrazem Berlina, który jak najbardziej ma lipy w swoim krajobrazie. Czyli pytanie brzmi następująco. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyznaczyć jakiegoś kryterium, za pomocą którego rozstrzygamy o tym, czy myślimy o lipie, czy myślimy o Berlinie, to de facto nie wiemy, o czym myślimy. To być może ma bardziej taki, powiedzmy, namacalny wymiar niż ciągi. Okej. Czasami, to też jest popularna strategia, czasami wyobrażamy sobie, że ten problem kierowania się regułą to jest taki problem, powiedzmy, pozorny, to znaczy kierujemy się regułami automatycznie. I teraz jedyne, co nam, że tak powiem, jaka praca jest do wykonania, to te automatyczne reguły uwyraźnić, w sensie wyłożyć na wierzch. Ale ta strategia też nie działa. To znaczy, jeżeli byśmy twierdzili, co następuje, czyli możemy na przykład kierować się regułami gramatyki w taki sposób, że znamy je w sposób automatyczny, to znaczy nie uczymy się tak, że najpierw znamy reguły, a dopiero potem, przynajmniej pierwszy język, tak, nauka pierwszego języka. Nie wygląda w ten sposób, że najpierw uczymy się reguł gramatycznych, a dopiero potem w jakiś sposób ta nasza wiedza spływa na naszą praktykę, jest na odwrót. Wiedza teoretyczna na temat reguł gramatyki jest wtórna w stosunku do pewnej umiejętności, którą nabywamy. Ale jeżeli tak to miałoby wyglądać, czyli mamy pewne reguły, którym kierujemy się właśnie w sposób niewyraźny i teraz jedyna co nasza praca to uwyraźnić te reguły, to mamy problem następujący, a mianowicie w jaki sposób, na podstawie jakiego kryterium rozstrzygnąć, które działania są kierowane regułą, normatywne, a które są wyłącznie regularne. To znaczy możemy przecież działać regularnie, typu bazgrać z jakąś regularnością, mieć taki nawyk, ale niekoniecznie możemy powiedzieć, że to jest działanie intencjonalne, w jakikolwiek sposób kierowane na jakąś normą, w jakikolwiek sposób wyznaczającą jakąś regułę. Okej? Więc ideał nie, reguła nie, być może kryterium. W ramach kryterium nie rozstrzygamy o tym, czy mamy do czynienia z regułą, czy z jakimś obiektem typu ideał. Ważne jest to, że mamy pewną normę lub miarę, za pomocą której rozstrzygamy o tym, czy coś jest poprawne lub nie. Ale to też nie działa. W sensie, jeżeli to by działało, no to musielibyśmy przynajmniej wskazać jakieś metakryterium dla zastosowania takiego, a nie innego kryterium. Okej. Odrzuciliśmy te trzy propozycje. To zostaje nam niestety opis danego działania lub zdarzenia. Okej. To jest przynajmniej w pewnym sensie atrakcyjne podejście, w szczególności w kontekście sztuki. To znaczy chcemy twierdzić i twierdzimy bardzo słusznie, że tym, co charakteryzuje na przykład dzieła sztuki, to jest ich jednostkowość, to znaczy, że dzieła sztuki są niepowtarzalne. Jeżeli mielibyśmy sprowadzić je właśnie do jakiejś formy reguły, jakiegoś formy modelu, to ta jednostkowość byłaby zachwiana. Ale tu się pojawia kwestia następująca. Jednostkowość w porządku, ale gdzie jest miejsce dla normatywności sztuki? To
To znaczy chcemy zachować również taką intuicję, przynajmniej ja chcę zachować taką intuicję, że pewne dzieła sztuki wyznaczają pewne wzory zachowania. I mowa tu nie tylko i wyłącznie o genialnych dziełach sztuki, typu wyobraźmy sobie edukację artystyczną, bądź nie wyobrażajmy sobie, możemy jej doświadczyć na co dzień na lekcjach plastyki, bądź gdziekolwiek indziej. Ale to jest typowy trening, typu na przykład sztuka popularna, która pokazuje nam pewne wzorce wizualne na przykład, w jaki sposób powinno się na przykład ubierać, w jaki sposób powinno się zachowywać i tak dalej, i tak dalej. Ta jednostkowość, niepowtarzalność tegoż dzieła sztuki sprowadzalna i wyłącznie tylko do opisu danego dzieła sztuki na ten problem normatywności nie odpowiada. Okej. Oba zatem człony tej naszej alternatywy odrzuciliśmy, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka odrzuciliśmy. No jeżeli tak, no to nie, jesteśmy trochę w rozdarciu. To znaczy, ani nie jesteśmy po jednej stronie, ani po drugiej, no musimy szukać jakiejś drogi wyjścia. No więc jeżeli tak jest, że ani jedna, ani druga odpowiedź nas nie zadowala, to czasami zrobimy taki krok wstecz i to zrobimy właśnie, zrobimy krok wstecz i spróbujemy przeanalizować to, gdzie zrobiliśmy błąd, że wynęliśmy w ślepą uliczkę. Czyli zadamy sobie pytanie, gdzie leży problem, nad który napotkaliśmy w naszej analizie. No więc pierwsza kwestia to jest kwestia takiej fałszywości naszego przekonania o tym, że powinniśmy posiadać pewną wyłożoną teoretycznie znajomość danych zewnętrznych standardów poprawności. Czyli nie jest prawdą, i tu jest, wydaje się, intuicyjna przesłanka, nie jest prawdą, że powinniśmy znać jakieś sformułowanie reguł po to, aby kierować się daną regułą. Na przykład nie musimy się kierować sformułowaniem reguł gramatycznych po to, żeby działać zgodnie z regułami. Druga przesłanka, bądź drugi problem i też moja propozycja pewna teoretyczna, to jest trochę próba przeorientowania obiektu badania. To znaczy zazwyczaj myślimy o poprawności, o tych standardach poprawności w takich kategoriach substancjalnych, typu w kategoriach typu krzesło lub sofa. A można ten problem standardów poprawności rozpatrzyć od strony operacji, na przykład od strony sposobów widzenia. I to bym chciał z Państwem zrobić. No, rozgadałem się o tym problemie, ale to przynajmniej tyle wiemy, że gdzieś mamy ten nieszczęsny problem. Przedstawię Państwu szybki zarys rozwiązania, czyli nakreślę, gdzie dojdziemy, a następnie spróbuję uzasadnić, dlaczego spróbuję dojść przynajmniej do tego punktu, który tu Państwu prezentuję. Po pierwsze, tym, co będę Państwu proponował, rozwiązaniem naszego problemu kierowania się regułą i problemu standardów poprawności w sztuce, pierwszą kwestią jest to, że warunkiem konstytutywnym, czy warunkiem koniecznym dla tego, żeby mówić o poprawności, jest zdolność podmiotu do poprawnego widzenia danej rzeczy bądź zdarzenia. Istotna jest zatem kwestia tego, że mamy tu umiejętność, podmiotową umiejętność oraz kwestię percepcji. Druga kwestia, drugi wniosek, do którego spróbuję przynajmniej Państwa przekonać, to, że sztuka nie jest nauką tego, w jaki sposób działać, ale przede wszystkim w jaki sposób widzieć. A właściwie mówiąc ściślej, to chciałbym przynajmniej jakoś uzasadnić, to, że warunkiem możliwości poprawnego działania lub zdarzenia jest taka podmiotowa, niedyskursywna zdolność do percepcyjnego rozpoznawania danego standardu poprawności, bądź po prostu danej poprawności działania lub jakiegoś tam zdarzenia. Dobra. Wiemy, gdzie problem, wiemy przynajmniej, gdzie chcemy dojść. Teraz jak chcę to uzasadnić? Przynajmniej w trzech krokach. Pierwszym krokiem będzie przedstawienie takiej kwestii normatywności w kontekście percepcji, normatywności percepcji z taką propozycją teoretyczną, która w literaturze nosi nazwę normatywności pierwotnej. To spróbuję Państwu przedstawić, skrytykować, a następnie przedstawić pewne intuicyjne przesłanki, które należy zachować.
Następnie powiem kilka słów o ślepocie na aspekty oraz kwestii tak zwanego przeżycia znaczenia. To są takie terminy techniczne pochodzące od z różnych, powiedzmy, źródeł, ale powiedzmy najbardziej przypisywane najczęściej Wittgensteinowi. A w trzecim kroku przedstawię pewną analogię pomiędzy sztuką i logiką, która pozwoli, mam na przynajmniej nadzieję, ten problem rozjaśnić. Dobra. Definicja jak definicja, w definicję nie wierzę, ale jeżeli ktoś miałby do nich większe skłonności, to proszę, zapraszam, niech przeczyta. Przedstawi, na czym polega problem normatywności pierwotnej. Normatywność pierwotna to jest takie pojęcie, które zostało zaproponowane właśnie dla kwestii rozwiązania problemu kierowania się regułą. I obserwacja była następująca, mianowicie tym, co wyróżnia na przykład nas, ludzi, od zwierząt, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pewnych nawyków, skłonności, jakichś behawioralnych działań. Na przykład to, że dziecko możemy wykształcić w taki sposób, żeby behawioralnie reagowało na pewne zdarzenia. Na przykład odpowiadało zielony, gdy widzi zielony, że potrafi liczyć 1, 2, 3, gdy nauczymy je liczyć. To jeszcze nic takiego. W sensie papugę możemy nauczyć dokładnie tego samego. Też może reagować, gdy widzi zielony, wyrażeniem zielony. Też możemy ją nauczyć odpowiedniej reakcji behawioralnej typu 1, 2, 3 i tak dalej. Co więcej, możemy najprawdopodobniej, tego już nie wiem, ale prawdopodobnie możemy nawet nauczyć ją dodawać w sensie jakiejś mechanicznej skłonności do odpowiadania na taki, a nie inny ciąg wydarzeń. Czemu nie? Tym jednak, co wyróżnia powiedzmy bardziej kompetentnego użytkownika języka bądź powiedzmy istotę typu człowiek od mniej zorganizowanych istot typu papuga. Papuga, powiedzmy, to jest taki przykład niekoniecznie empirycznie weryfikowalny, być może ma w głowie papuga więcej niż twierdzę, ale na nasze potrzeby mam nadzieję, że to wystarczy. Zatem to, co wyróżnia naszego kompetentnego użytkownika języka i dziecko na pewnym etapie rozwoju, to jest świadomość poprawności, że dobrze wykonało się działanie. To znaczy dziecko nie tylko i wyłącznie automatycznie odpowiada zielony, gdy widzi zielony, ale również ma świadomość tego, że poprawnie zrealizowała się pewna dyspozycja w jego przypadku, czyli dyspozycja udzielania takiej, a nie innej odpowiedzi na pewne zdarzenia w świecie. Istotna jest zatem pewna podmiotowa zdolność do orzekania o poprawności pewnych działań. W pewnym wymiarze, przynajmniej w intencji twórcy tegoż pojęcia normatywności pierwotnej, w pewnym wymiarze to ma rozwiązywać problem kierowania się regułą. To znaczy problem kierowania się regułą przy przyjęciu przesłanki o normatywności pierwotnej zasadniczo znika. Mianowicie skąd wiemy, no mamy taką, a nie inną skłonność, taką, a nie inną zdolność do orzekania o poprawności, a zatem zadajemy bezsensowne pytania. Taka jest mniej więcej odpowiedź. No ale oczywiście sama ta odpowiedź również się nie nadaje. W sensie nie wymaga jakiejś specjalnego namysłu, w sensie to pierwsze zarzuty, jakie się pojawiają, to zarzut o arbitralność. To znaczy, po pierwsze nie jesteśmy w stanie orzekać o jakichś kryteriach w przypadku konfliktów przekonań, czyli gdy mamy jakąś skłonność i świadomość poprawności działania 2 plus 2 równa się 4, to przecież może być tak, że inne dziecko będzie miało świadomość poprawności bądź poczucie poprawności, że 2 plus 2 równa się 5. Nic nie różnicuje nas, jeżeli chodzi o kwestie tych właśnie czuć, przeczuć, poczuć i tak dalej. A zatem nie może to być kryterium dla rozstrzygnięcia o tym, czy 2 plus 2 równa się 4, czy 2 plus 2 równa się 5. Ale kwestia przekonań, kwestia konfliktu przekonań, to, że tak powiem, jeszcze mały pikuś, mały problem, a mianowicie kwestia naszych intuicji de facto o niczym nie rozstrzyga. To znaczy wciąż możemy zadać pytania dotyczące tego, skąd wiemy, czy nasza intuicja nie jest błędna. Przecież możemy się mylić, jeżeli chodzi o nasze intuicje. Okej, okay. Normatywność pierwotna jako propozycja, jako rozwiązanie problemu kierowania się regułą nie, ale przynajmniej mamy pewne intuicje, które w moim przekonaniu należy zachować.
Po pierwsze, pierwsza intuicja warta zachowania to jest właśnie ta intuicja dotycząca owych niedyskursywnych przeczuć, poczuć dotyczących poprawności naszego działania. Co więcej, jest to taka pewna zdolność, podmiotowa zdolność, która jest z jednej strony niedyskursywna, czyli nie odwołujemy się do innych kryteriów, nie odwołujemy się do innych pojęć po to, żeby orzec, czy mamy taką, a nie inną skłonność. Również jest bezpośrednia, to znaczy nie potrzebujemy żadnego innego zewnętrznego pośrednika do tego, żeby móc orzekać o poprawności lub niepoprawności działania. W sztuce taką intuicję może na przykład wyrażać jakaś codzienna obserwacja, w sensie nawet nie twórca, nawet odbiorca wie lub nie wie, że to jest dobre wykonane dzieło lub nie. Może bezpośrednio dostrzec, że na przykład to jest zgodne z moją intencją lub to nie jest zgodne z moją intencją. Twórca może stworzyć dzieło i orzec, nie, to nie jest to, co chciałem zrobić. I jeżeli ktoś zada mu pytanie, no ale skąd wiesz, dlaczego, że to nie jest to, co chciałeś zrobić? No, powiedzmy, próbą wyjścia z pułapki może być wskazywanie na elementy tego dzieła, w sensie powiedzenia, no popatrz, tu jest nie takie, nie tak, nie tak, no ale bezsensowne pytanie będzie takie, zadamy bezsensowne pytanie, gdy będziemy się pytać, no ale skąd wiesz, że to nie jest to, co chciałeś zrobić? Nie wiedziałem i tyle, znaczy, bo to wiem bezpośrednio, nie potrzebuję żadnego uzasadnienia. Dobra, mamy zatem pewne intuicje, które chcemy zachować, wiemy, gdzie nie chcemy dojść, no to już mamy przynajmniej część rozwiązania za nami, no więc jesteśmy już na dobrej drodze. Rozwiązanie, które Państwu zaproponuję, bądź żeby dojść do tego rozwiązania, to proponuję, żebyśmy rozważyli jeszcze jedną kwestię, która nam trochę to zagadnienie rozświetli, a mianowicie ślepota na aspekty. Ślepota na aspekty to... co to jest ślepota na aspekty? Mamy na przykład przykład na naszym przypadku sześcian Neckera, który możemy rozpatrywać z różnych stron. Na naszym przykładzie możemy rozpatrywać na przykład ten sześcian w taki sposób, że część, która jest oznaczona literką A, jest z przodu lub z tyłu, w zależności na pewien sposób, w jaki ten sześcian Neckera rozpatrujemy. Innymi takimi, powiedzmy, klasycznymi przykładami to jest kaczko-królik, czyli mamy przykład kaczko-królika, który zależy, z jakiej strony na to spojrzymy, to możemy rozpatrywać to jako przykład kaczki bądź jako królika i wiele, wiele innych. Tych przykładów różnych aspektów, różnych stron jednego przedstawienia możecie Państwo wiele znaleźć. Okej, okay, ale pytanie zatem brzmi następująco. Co to znaczy, że ktoś nie ma tej umiejętności? Co to znaczy, że ktoś jest ślepy na aspekty, na możliwość rozpatrywania tych aspektów? Okej. Okay. Z pewnością nie ma czegoś, co dla nas przychodzi automatycznie. To znaczy w przypadku dostrzegania, rozpoznawania pewnych aspektów, istotne jest to, że ten krok, czyli dostrzeganie, ten element percepcyjny, ma charakter nieinferencyjny. To znaczy nie wywnioskujemy z tego, z żadnych kroków pośrednich, to czy widzimy, czy nie widzimy. Albo widzimy dany aspekt, albo nie widzimy danego aspektu. W sensie językowym na przykład mamy wyrażenie typu lecz, jeżeli na przykład wyrażenie lecz, które na przykład ma dwa aspekty, spójnik i wydarzenie czasownik w trybie rozkazującym. No i teraz, jeżeli ktoś nie widzi tego drugiego aspektu, to możemy oczywiście, wiecie Państwo, próbować pewnych sztuczek, w sensie, no popatrz, no tu lecz w takim, a nie innym użyciu ma takie, a nie inne konsekwencje. Jeżeli ktoś jednak nie widzi tego aspektu, to trudno, znaczy to nie przekonamy go. W taki sam sposób, nie wiem, jak nie przekonamy kogoś do tego, żeby kogoś pokochał na przykład. No, to też jest pewna rzecz, która jest albo się dzieje, albo się nie dzieje. Trudno, zdarza się. W przypadku aspektów albo widzimy, albo nie widzimy danego aspektu. Druga kwestia. Jest to pewna umiejętność, czyli umiejętność rozpoznawania aspektów, która ma charakter podmiotowy i nie odwołujący się do innych pojęć, przynajmniej na tym etapie. Co to znaczy? Jeżeli na przykład zauważymy, weźmiemy przykład kaczko-królika, to te dwa aspekty tegoż kaczko-królika, czyli bycie kaczką lub bycie królikiem,
są co do atomu takie same, jeżeli chodzi o zewnętrzne przedstawienie. Znaczy one, jeżeli chodzi o swoją budowę zewnętrzną, są takie, dokładnie takie same. To, co je różni, te dwa aspekty, to jest pewna podmiotowa zdolność do tego, żeby tak, a nie inaczej patrzeć na te przedstawienia. Trzecia sprawa, to nie jest tak, że ta umiejętność rozpoznawania aspektów, bądź w drugą stronę, że właśnie ślepota na aspekty jako brak tej umiejętności, to nie jest tak, że ta umiejętność rozpoznawania jest w jakiś sposób dołączona do tych słów lub aspektów, w takim sensie, że mamy jakiś rodzaj dodatkowego przeżycia, który umożliwia nam rozpoznanie takiego lub nie innego, takiej lub nie innej strony kaczko-królika. Raczej to jest tak, że to jest nierozdzielna część naszych stanów percepcyjnych, naszego sposobu widzenia, bądź nierozdzielna część naszego użycia słów. Nie jest to też właśnie, jak już mówiłem, forma jakiegoś zewnętrznego wnioskowania. Ale, no i teraz problem, jak się pojawia, gdy rozpatrzymy to tylko z tej strony, jest taki. Jak zatem ustalić, że widzimy dokładnie to samo, co widzimy? Powiedzmy dwa sformułowania, to znaczy no, załóżmy, że mamy kaczko-królika, ja widzę kaczkę, ktoś widzi królika, to, co umożliwia nam tę umiejętność, to jest właśnie nasza taka podmiotowa, prywatna zdolność do tego, no to pytanie, no to na jakiej podstawie stwierdzimy, że widzimy dokładnie to samo? Skoro to, co rozstrzyga o tym, że widzimy kaczkę lub królika, ma charakter niedyskursywny, bezpośredni, podmiotowy, subiektywny, innymi słowy, i tak dalej. Co więcej, skąd wiemy, załóżmy, że ta umiejętność rozpoznawania aspektów ma charakter niepojęciowy, to skąd wiemy, że nasze sądy o tym, że widzimy to lub tamto, są na przykład takimi samymi sądami. Na przykład, wyobraźmy sobie, że w czasie teraz, w tym momencie, w którym jesteśmy, rozpoznajemy, nawet weźmy ten obrazek, rozpoznajemy tu fajkę, no przecież to jest fajka, to jeżeli ta nasza umiejętność rozpoznawania tego akurat aspektu, tego przedstawienia, ma mieć charakter prywatny, subiektywny, indywidualny w stosunku do podmiotu i tak dalej, to skąd wiemy, że gdy zamkniemy oczy, to widzimy dokładnie to samo? Czasowo, przestrzennie nawet w tym sensie, że ruszamy się i tak dalej, to są zupełnie odmienne przedstawienia. Ale no w jakimś sensie przecież, i to wydaje mi się nieintuicyjne, wydaje mi się jak najbardziej, przepraszam, intuicyjne, możemy powiedzieć, i to z całkiem dużą dozą pewności, że widzimy dokładnie ten sam aspekt. Czyli możemy orzekać na przypadku nas samych, że mamy do czynienia z jakąś tożsamością tych aspektów, identycznością tych aspektów, jakie możemy orzekać o tym, że widzimy to samo w przypadku różnych podmiotów. Dobra, co to oznacza? A oznacza to ni mniej, ni więcej, że te aspekty danych rzeczy przynajmniej należy móc, to jest takie sformułowanie, które osobiście bardzo lubię, a które wyraża taką, że musi istnieć taka przynajmniej możliwość metafizyczna do tego, żeby móc pokazać lub opisać dany aspekt poprzez odwołanie się do pewnych zewnętrznych kryteriów, bądź pewnych zewnętrznych własności danego przedstawienia, dzieła sztuki, bądź czegokolwiek. Dobra? Jeżeli jednak tak, no to możemy zadać pytanie kolejne, jaka będzie relacja pomiędzy tym, co niepojęciowe, subiektywne, prywatne i tak dalej, bezpośrednie, a tym, co zewnętrzne, tym, co obiektywne jak najbardziej, tym, co ma również naturę pojęciową. Okej. W jaki sposób do tego problemu podejdziemy, do tego pytania? Rozpatrzmy następujący przykład wietrza. Znaczy, przykład, który Państwu proponuję, to jest przykład takiego pięciowietrza Kurczonycha z 1913 roku, bez tytułu, wydaje mi się. A przynajmniej nie zanotowałem, żeby to miało tytuł. Przeczytam. Dyr buł szczyl ubieszczurskum wysobu rwes. Z tym, że nie umiem mówić R, więc tak to wyszło, jak wyszło. Ale gdybyśmy, co istotne, rozpatrywali tenże
wiersz, pięciowiersz Kruszonycha jako wypowiedź sensowną, w sensie, że dane wyrazy miałyby coś oznaczać, no to wyszedłby nam bezsens. Znaczy, to nic nie oznacza. W tym sensie, w jakim tych wyrazów po prostu nie ma. Istotne jest jednak to, żeby ten pięciowiersz miał sens, czyli żeby cokolwiek wydarzał, a wydarza w tym wypadku fonetykę języka rosyjskiego, przynajmniej w zamierzeniu Kruszonycha, a niekoniecznie w przypadku wykonania przeze mnie. Jeżeli jednak te wydarzenie ma sens, to musimy mieć pewną właśnie tę zdolność, podmiotową zdolność do tego, żeby dostrzec, że to się da tak interpretować. Nie jako bezsensowna wypowiedź składająca się z nieznanych nam wyrazów, ale jako wypowiedź, która reprezentuje pewien wzór. W tym wypadku wzór fonetyczny języka rosyjskiego. Dalej, co istotne, ta nasza podmiotowa umiejętność, umiejętność rozpoznawania poprawnego wzoru interpretacyjnego na przykład, pewnego porządku, który się wyraża w tym wierszu, ona musi logicznie poprzedzać pewne podporządkowanie tej treści do odpowiedniego wzoru. Czyli najpierw musimy mieć tęże naszą umiejętność po to, aby móc, żeby to wydarzenie mogło mieć jakikolwiek sens. W jeszcze bardziej ogólnym sformułowaniu, żeby to wydarzenie miało sens, to musi istnieć przynajmniej jeden świat możliwy, w którym istnieje przynajmniej jedna osoba, która jest w stanie dostrzec ten aspekt. Ale to za mało. To znaczy, gdyby tak było, to sztuka, ale również język, zasadniczo to sprowadzałby się do wyrażenia opinii. W sensie, no to reprezentuje taki aspekt, bo tak go dostrzegam na przykład. I co mi zrobicie, prawda? A nie, tak to też nie działa. To znaczy, te wyrażenia znaczą coś, w sensie wyrażają wzór fonetyczny języka rosyjskiego, tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy w stanie wskazać ten wzór, czyli wskazać na pewne zewnętrzne przykłady takich, a nie innych działań językowych. Dobra? A to, co Państwu zaproponuję i też co jest powiedzmy takim clue rozwiązania Wittgensteina w przypadku problemu ślepoty na aspekty, to jest taka hipoteza, która mówi, że pomiędzy tymi dwoma nakreślonymi przeze mnie stronami, czyli pomiędzy stroną subiektywną i obiektywną, pomiędzy kwestią niepojęciową i pojęciową, nie istnieje tak zwana różnica, to co w filozofii nosi nazwę różnicy rodzajowej, czyli na przykład różnica rodzajowa to jest na przykład różnica pomiędzy liczbą a krzesłem. Wydaje się, że bardziej owocne podejście byłoby takie, żeby tę różnicę rozpatrywać jako różnicę modalną. To znaczy, już mówię, że pomiędzy tym subiektywnym i obiektywnym aspektem występuje różnica aspektów, nomen omen. Czyli to są różne strony tego samego. W tym wypadku są to dwie strony u naszej umiejętności rozpoznawania danego aspektu. Okej, co to znaczy? Znaczy, to sobie już powiedzieliśmy pewną rzecz, możemy pokiwać głowami, ale wciąż możemy zadać jeszcze głębsze pytania, a mianowicie właśnie jaka jest natura tego subiektywnego, niedyskursywnego uczucia, które ma towarzyszyć rozpoznawaniu poprawności jakiejś tam naszej dyspozycji lub jakiegoś działania. I teraz w takiej tradycji powiedzmy filozofii sztuki atrakcyjne są przynajmniej dwa takie podejścia. Jedne, które ma swoje źródła powiedzmy w takim głębokim platonizmie, ale powiedzmy chyba najbardziej reprezentowane w filozofii nowożytnej było przez Leibnica, który mówi tak, te wzory, które rozpoznajemy, aspekty, standardy, to są takie niewyraźne rozpoznania pewnych obiektywnych wzorców matematycznych, czyli mówi, mamy pewien świat, który jest harmonijny ze względu na reprezentację pewnych matematycznych relacji. Jak to rozpoznajemy, to już jest kwestia naszej zdolności percepcyjnej, w sensie mamy taki, a nie inny aparat percepcyjny i dzięki temu aparatowi percepcyjnemu nie wszystkie relacje jesteśmy w stanie na jeden, Bóg byłby taką powiedzmy istotą, która wszystkie relacje matematyczne w jednym spojrzeniu jest w stanie ująć. Człowiek nie, zawsze jego perspektywa będzie ograniczona.
Heidegger chyba też byłby takim filozofem, który mówi mniej więcej tak, że no w jaki sposób rozpoznajemy, czy na przykład dzieło reprezentuje prawdę. Istnieje pewna prawda, prawda sztuki, a mamy do niej dostęp właśnie w jakiś sposób na drodze objawienia boskiego, nazwijmy to w dużym skrócie. Idziemy przez las i nagle las oświeca. Tak mówi Heidegger, przynajmniej w tej interpretacji. To oczywiście żart, mało śmieszny, ale to zależy wszystko od tego, jaki kto ma poczucie humoru, nomen omen. Dobra, więc mamy następujące. Jeżeli mamy zatem tak, niewyraźne poznanie tych kryteriów, tak, mamy jakieś matematyczne reguły, a my je tylko w jakiś sposób niewyraźnie poznajemy, wciąż za mało. To znaczy mamy dokładnie ten sam problem, który w ogólnym sformułowaniu to jest problemem kierowania się regułą implicite. To znaczy skąd wiemy, że akurat poznaliśmy te obiektywne kryterium, a nie się po prostu pomyliliśmy. Znaczy weźmy sobie przykład upodobania do dzieł sztuki. Przecież możemy mieć upodobanie do złych dzieł sztuki ze względu na przykład, no nie wiem, na to, że obcowaliśmy dużo z tymi dziełami na przykład w dzieciństwie. Wiele czasu spędziliśmy z kiczowatymi dziełami sztuki. Mamy pewną skłonność do tego, żeby te kiczowate dzieła sztuki wysoko cenić, ale to nie znaczy, że to są przykłady dobrych dzieł sztuki. Tylko i wyłącznie tak się wydarzyło w tej naszej biografii intelektualnej, że w taką, a nie inną skłonność odziedziczyliśmy. Ok? Więc niewyraźne poznanie kryteriów nie. Być może mamy pewne bezpojęciowe wczucie w dzieło sztuki. To no, taka intuicja, która za tym stoi, ona jest cenna. A intuicja mówi mniej więcej tyle, że dzieła sztuki są niepowtarzalne i niewyrażalne. To znaczy, jeżeli mielibyśmy na przykład dokonać jakiegoś językowego opisu fabuły śmierci w Wenecji, to wychodzi nam na maksa banał. Znaczy, już no, większego banału się nie da opisać. Znaczy, jeżeli mielibyśmy podsumować, co się dzieje w Czarodziejskiej Górze, na przykład spotykamy kolegę z podstawówki, pyta, no, to czytałeś Czarodziejską Górę, tak? No, ja nie czytałem, opowiedz. No nie sądzę, żebyśmy zachęcili do lektury. A jeżeli mielibyśmy dokonać jakiegoś opisu tego, co się dzieje na tym obrazie, no co się dzieje na tym obrazie? No są dwie postacie, coś pokazują, no. Widzimy jednak więcej, bądź przynajmniej chcemy zachować tą przesłankę, że dzieła sztuki, czy to są dzieła sztuki literackiej, muzycznej, czy jakiejkolwiek innej, są bogatsze, coś, no, co nazwę bogatsze informacyjnie niż pewien językowy opis danego dzieła sztuki. A zatem jest pewna skłonność do stwierdzenia, że nie dają się one ująć w pojęcia. Czyli nie daje się pojęciowo opisać pewnych obiektów typu na przykład te oto dzieło sztuki wizualnej. Okej? Okay? Możemy tak założyć, ale z pewną konsekwencją i bardzo niekorzystną konsekwencją. Ta niekorzystna konsekwencja to jest taka konsekwencja, która w filozofii nosi nazwę estetycznego mitu danych, czy też po prostu mitu danych. Estetyczny mit danych to jest po prostu aplikacja tego problemu do kwestii sztuki. Na czym ona polega? No, na tym, że nasze przekonania i sądy mają naturę pojęciową. To znaczy to, z czego zbudowane są sądy, z pojęć. Teraz pytanie, w jaki sposób dokonać przejścia od pewnych niepojęciowych doświadczeń, typu doświadczenie śmierci w Wenecji, bądź doświadczenia tego dzieła sztuki, do pewnych sądów, bardzo typowych sądów, typu to jest wielkie dzieło sztuki. Jeżeli nie ma to natury pojęciowej, jeżeli nasze doświadczenie nie ma mieć charakteru pojęciowego, to te przejście po prostu jest niemożliwe. Okej. Okay. Już jesteśmy całkiem daleko, nawet powiedziałbym przy finiszu. Podsumujmy może takie, powiedzmy, podstawowe intuicje, które posiadamy. Dobra, przede wszystkim istotne jest to, żebyśmy zachowali tę przesłankę dotyczącą czuć i przeczuć, czyli czujemy, czy dobrze rozpoznaliśmy dany aspekt, bądź czyli widzimy, że coś jest na tym obrazie, czego niekoniecznie inni muszą dostrzegać, ale my coś dostrzegamy.
Dalej, wiemy, że dane pojęcie, na przykład jakieś wyrażenie, w jakimś wyrażenie językowe zostało zastosowane poprawnie, bądź nie zostało poprawnie zrealizowane. Moralnie możemy na przykład wiedzieć, że nasze działanie było dobre lub złe i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, tenże niedyskursywny właśnie podmiotowy aspekt jest warunkiem koniecznym do tego, żeby można w ogóle było mówić o tym, że są jakieś wzory bądź są jakieś standardy poprawności. Tak jak na wierszu Kruczonycha. Żeby w ogóle mówić o tym, że to wydarzenie ma mieć sens, to musi istnieć taka osoba, przynajmniej jedna w jakimś świecie możliwym, która jest w stanie w ten podmiotowy sposób, subiektywny sposób rozpoznać adekwatność zastosowania danego wzorca w języku. Żeby nasze wyrażenia językowe miały sens, typu krowa, to musi istnieć przynajmniej jedna osoba, która jest w stanie orzec, że krowa odnosi się tylko i wyłącznie do krowy, bez naszych dwuznaczności, wieloznaczności i metaforycznych użyć tych wydarzeń. Jeżeli byłoby tak, że nie byłoby się w stanie orzec o tym, że krowa odnosi się do krowy, a nie do krzesła, liczby, trójkąta i wielu innych obiektów, to sensowność naszego języka, bądź język byłby sensowności pozbawiony. Ok? Właściwie to już powiedziałem, czyli nasze uczucie poprawności, uczucie niedyskursywne poczucie jest tym warunkiem konstytuującym, czyli warunkującym w ogóle możliwość znaczenia i użycia pojęć jako takich. No dobra. Propozycja teraz jest teraz taka. Co zatem zrobić możemy, żeby ten nasz problem rozwiązać? Możemy przyjąć taką tezę, to co przynajmniej proponuję w książce, taką tezę dotyczącą coś, co nosi nazwę dualizmu aspektowego pojęć, a co w skrócie zawiera się w takim sformułowaniu, że nasza niedyskursywna świadomość poprawności tejże realizacji naszego działania bądź jakiegoś zdarzenia jest podmiotową stroną posiadania pojęć. Czyli możemy posiadać pojęcia w sensie świadomości poprawności i to jest właśnie ta nasza podmiotowa strona tego, co się zwie pojęciem. Możemy również posiadać pojęcia ze względu na ich zewnętrzną stronę. To znaczy na przykład, co się zawiada w pojęciu krowy, cokolwiek się zawiada w pojęciu krowy, jeszcze nie wiem, ale krowa powiedzmy ma cztery nogi, przynajmniej jakiś typowy egzemplarz. Czyli możemy wskazać na pewno jakieś własności, które możemy przypisać egzemplarzom określonych pojęcie, jakimś pojęciom. Ok? Co to znaczy? Jeżeli przyjąć tę tezę, to możemy zrobić jeszcze jeden krok. A mianowicie możemy przyjąć tezę, to co też proponuję, że sztuka będzie uczyła rozpoznawać pewne aspekty przedstawień, a to będzie równoznaczne z nabywaniem pojęć właśnie w tym aspekcie podmiotowym przynajmniej. Co nam to umożliwia? Umożliwia nam przynajmniej jedną rzecz, ale bogatą w konsekwencje, a mianowicie umożliwia nam rozwiązanie tego problemu kierowania się regułą, przynajmniej w jego epistemologicznym sformułowaniu. I oznacza tyle, że nie będziemy potrzebować żadnego standardu poprawności dla możliwości kierowania się regułą albo dla orzekania o poprawności. Ale właśnie ta operacja kierowania się regułą będzie wyznaczała możliwość mówienia o jakichkolwiek standardach. I teraz co to wszystko znaczy? Co najmniej trzy rzeczy. Po pierwsze, to będzie oznaczało tyle, że na przykład sztuka, nie tylko i wyłącznie sztuka wizualna, to, że posługujemy się w tym wypadku sztuką, przykładem sztuki wizualnej, to jest tylko konsekwencja pewnej wygody na potrzeby wykładu. Istotne jest to, że sztuka językowa, literatura, ale również sztuka typu sztuka matematyki, na przykład jako pewna umiejętność, będzie umożliwiać nam dostrzeżenie odpowiedniego aspektu rzeczywistości, a to będzie oznaczało, że będzie wyznaczać nam pewne normy, miary, pojęcia, za pomocą których będziemy mogli spostrzegać daną rzeczywistość. Po drugie, że sztuka prezentować będzie sposoby, za pomocą których możemy konstruować te nasze przedstawienia, ale właśnie jak już mówiłem, przedstawienia w sensie przedstawień wzrokowych, słuchowych, językowych itd., a to będzie właśnie równoznaczne z dostarczaniem pojęć
jako norm do myślenia o danych przedstawieniach. Po trzecie, sztuka nie tyle będzie wskazywać na pewne fakty, co będzie pokazywać sposoby, za pomocą których możemy ujmować dane fakty, tworząc pewną taką pojęciową ramę, za pomocą której rozpoznajemy nasze przedstawienia. Czyli nie jest tak, że sztuka będzie odnosiła się na przykład do rzeczywistości, tylko będzie pokazywała za pomocą jakich reguł, jakich norm możemy ujmować daną rzeczywistość. Analogię, którą Państwu przedstawię, już będziemy zbliżać się ku końcowi, a przynajmniej, która mam nadzieję, spróbuję w jakiś jeszcze bardziej wyraźny uchwycić to, co próbowałem powiedzieć, to jest taka analogia pomiędzy sztuką i logiką. Jak już mówiłem, to, co staram się bronić w książce oraz w jakiejś mojej biografii intelektualnej, to jest to, że sztuka nie wyraża jedynie tego, w jaki sposób możemy rozpatrywać pewne indywidualne obiekty, ale będzie wyrażać pewne sposoby, za pomocą których możemy myśleć o pewnych typach obiektów, ponieważ dostarcza właśnie nam tych norm i pojęć do myślenia o obiektach. I teraz w jaki sposób analogia z logiką nam to wyjaśnia? Logika robi dokładnie to samo. Znaczy też nie pokazuje nam na przykład tego, w jaki sposób myślimy. Byłoby bzdurą twierdzenie, że prawa logiki są równoznaczne na przykład z prawami psychologii. Bzdurą w sensie jest to łatwo weryfikowalne empirycznie. Znaczy nie myślimy logicznie. Proste. O czym mówią nam prawa logiki, jeżeli nie mówią nam o tym, o czym myślimy? W dużym skrócie. Po pierwsze, bo tym, co proszę Państwa charakteryzuje logikę, to jest jej formalny charakter. Przy czym to nie znaczy to jeszcze, że logika jest z natury swej sformalizowana, bądź powinna być sformalizowana, bo mamy przecież na przykład niesformalizowane logiki, jakieś tam logiki nieklasyczne albo jakieś teorie argumentacji, które jednak cechują się ze względu na to, że są logikami, cechują się tym, że są formalne z natury. Ten formalizm możemy rozumieć na wiele sposobów, ale to, co w dużym skrócie to oznacza, to po pierwsze abstrahowanie od pewnych indywidualnych własności, a mówienie o typach, po pierwsze, czyli zamiast mówić o tym, w jaki sposób myślimy o jakichś indywidualnych obiektach, mówimy o pewnych typach, na przykład, które prezentujemy za pomocą jakichś zmiennych logicznych. Po drugie, logika nie mówi nam też nic o faktach, nic nie mówi o świecie, ale pokazuje pewne relacje, za pomocą których, dzięki którym właściwie, możemy wypowiadać sensowne zdanie. To znaczy nie jest tak, że możemy przypisać zdaniom logiki jakieś własności semantyczne, typu jeżeli P to Q. Zdanie jest bezsensowne, znaczy o niczym nie mówi. Albo jakieś prawo logiki, jeżeli P i Q to P. O czym nam mówi? W pewnym sensie o niczym nam nie mówi. Ale jeżeli pogwałcimy to prawo, czyli jeżeli powiemy coś sprzecznego z jakimś prawem, jakąś tam tautologią logiczną, no do tego się będzie sprowadzało, to będziemy wypowiadać bezsensy. To znaczy logika prezentuje nam sposoby, za pomocą których możemy myśleć o świecie. W taki sam sposób, w jaki na przykład sztuka pokazuje nam sposoby, za pomocą których możemy widzieć świat albo percypować świat. Jest to z natury swej asemantyczna forma działalności, to znaczy nie odwołująca się do wydarzeń, działań, faktów, ale badająca warunki możliwości wypowiadania sensownych zdań bądź w przypadku sztuki widzenia. Całość tak w takim jednym zdaniu ujęta, to co podsumowuje powiedzmy to, co próbowałem Państwu przedstawiać, przeczytam. Sztuka uczy widzieć, a to oznacza, że sztuka prezentuje określone sposoby, czyli pewne reguły, normy konstruowania przedstawień, a które to sposoby interpretowane właśnie jako reguły lub normy umożliwiają bezpośrednie dostrzeżenie określonego aspektu danego przedstawienia. Powiedziałem, że dwa słowa pięknie. Powiem, no a 5 minut mamy spóźnienia, ale to nic. Piękno to jest poprawność. Plus coś. Teraz co to znaczy, że plus coś?
Na pewno jest tak, że tym, co powiedzmy na przykład będzie charakteryzowało wielkie dzieło sztuki, albo generalnie, może inaczej, tym, co w takim rozwoju historycznym decydowało o wyłonieniu się sztuk pięknych, to było zerwanie z kategorią sztuki jako technę, jako pewnej umiejętności technologicznego odtwarzania pewnych przedstawień, mechanicznym odtwarzaniem pewnych przedstawień. Z wielu względów, z różnych historycznych względów zaczęło się nazywać sztuki piękne. Najprawdopodobniej ze względów historycznych piękno będziemy utożsamiać właśnie z jakimś upodobaniem estetycznym. Ale znowu, jeżeli tylko i wyłącznie tak, no to co zrobić z awangardą, która już do kategorii piękna się nie odwołuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie zasadniczo od 100 lat ta piękność to trochę taką wygnaną kategorią oceny estetycznej. Więcej powstaje dzieł brzydkich, powiedzmy brzydkich estetycznie, niż spełniających jakieś 18-wieczne kryteria piękna. Ale problem, jaki mamy, to ma następującą proweniencję. Piękna nie musimy, przynajmniej w tym rozumieniu, w jakim piękno rozumiano w wieku XVIII, jakim na przykład Kant rozumiał piękno. Piękno nie musi być utożsamiane z upodobaniem estetycznym. To jest tylko nazwa. Piękno jest tylko nazwą. Ważne jest pojęcie, które się kryje za tą nazwą. I teraz to, co my, co obecnie nazywamy pięknem, czyli upodobanie estetyczne, a co na przykład dla Kanta było istotniejsze, to inna kategoria, nie upodobanie estetyczne, a genialność. Tym, co wyróżnia sztuki piękne, to jest ich genialny charakter, a nie kwestia tego, czy się podobają, czy się nie podobają. Kwestia upodobania estetycznego de facto, pojęciowo, sprowadza się do kwestii poprawności, czyli zgodności z pewnym standardem, na przykład ze standardem społecznym. Czemu nie? Jeżeli jednak interpretować właśnie w kategoriach genialności, to tym, co właśnie będzie wyróżniało sztuki piękne, sztuki, które wyrastają poza wyłącznie poprawność, to jest właśnie ich jednostkowość i egzemplarzyczność. Teraz powiedziałem, że to jest poprawność plus coś. Jeżeli przyjąć, że sztuka daje się opisać właśnie poprzez prezentowanie tychże reguł, norm widzenia, to nie ma żadnej sprzeczności, żeby przyjąć, że istnieją pewne dzieła sztuki, które prezentują takie reguły, które są niepowtarzalne. Czyli, że na przykład zostały zastosowane wyłącznie raz i nie da się ich powtórzyć, nie da się ich naśladować. Ale które na przykład zmieniają nasz sposób widzenia. Flaubert na przykład, Pani Bowary na przykład, weźmy sobie taki przykład takiego dzieła sztuki, genialne dzieło sztuki. Załóżmy, że jest to genialne dzieło sztuki. Czy ono jest piękne w sensie upodobania estetycznego? Mało jest to istotne pytanie. Pytanie bardziej istotne to, co ono robi. W sferze faktów nic nie robi. Znaczy, opisuje jakąś tam historię, która co do sfery faktograficznej może być ujęta lepiej lub gorzej w jakimś harlekinie. No, nie wiem, czy te harlekiny się jeszcze wydają, ale w moich czasach harlekiny to były takie romanse. Ale przecież nie o to chodzi w Pani Bowery, żeby przedstawić jakąś taką banalną sytuację romansową. To, co ona robi, to na przykład, no przynajmniej tak ja ją czytam, prezentuje zupełnie inny sposób widzenia pewnych faktów. W tym wypadku inaczej spogląda na jakieś struktury klasowe w danej epoce. Mówi, o popatrzcie, to nie jest takie uświęcone tradycją i tak dalej, i tak dalej. I na tym polega jego genialność, że pokazuje zupełnie nową normę patrzenia. No i drodzy Państwo, to były dwa słowa, jeżeli chodzi o piękno, poprawność, to jest reklama, książka jedna i druga. Jeżeli ktoś chciałby kupić książki, to zachęcam. Sztuka i myśl oraz co to jest myślenie, autor ja. Bardzo dziękuję za uwagę. 10 minut przedłużyłem, ale mam nadzieję, że wybaczycie Państwo.